Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z jedną z Waszych ulubionych serii, czyli z haulami zakupowymi. A tak właściwie dzisiaj będziemy nagrywać filmik, gdzie będę testować stroje kąpielowe i ubrania takie letnie od Zaful. Ta seria już kilka razy pojawiła się na moim kanale, właśnie jak testowałam stroje kąpielowe, a z racji, że idą wakacje, ja za około 2 miesiące mam swój wyjazd, a akurat nawiązałam współpracę z firmą Zaful, więc stwierdziłam, że wykorzystam to i pokażę Wam, co oni tam mają na stronie, ocenimy te produkty, zobaczymy i podzielę się z Wami taką moją szczerą opinią na ten temat. Linki do wszystkich rzeczy oczywiście macie w opisie, oprócz tego macie kod rabatowy właśnie na stronę Zaful, także zapraszam bardzo serdecznie, a my bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy ten odcinek. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę i subskrybować kanał, jeżeli takie coś Wam się spodoba. Mam tych paczek dość sporo tutaj, może Wam to tak szybko pokażę. Proszę bardzo, oprócz Luny. Mam tutaj naprawdę sporo tych paczek. Tak jak powiedziałam przed chwilą, w większości są to stroje kąpielowe, ale nie są to same stroje kąpielowe. Zaczynamy od pierwszej paczki. Nie pamiętam dokładnie, co zamawiałam, bo było to chyba miesiąc temu, albo nawet więcej. Także po prostu będę brała losową rzecz i ją przymierzała. Zaczniemy od czegoś różowego, co pasuje do mojej dzisiejszej bluzy i zakładam, że jest to strój kąpielowy i chyba nawet to akurat chyba pamiętam. Wydaje mi się, że on się nazywa bandażowy, że macie po prostu jakby taki pasek wiązany z tyłu na plecach, więc macie pewność, że Wam to nie spadnie i do tego taki dół z dość wysokim stanem. Także ja to teraz zakładam i widzimy się, jak już będę ready. Okej, a więc tak się prezentuje ten strój kąpielowy. Muszę przyznać, że leży naprawdę ładnie. Ja się zawsze boję takich bandażowych strojów, bo zawsze boję się, że one będą za małe. Mam wrażenie, że one mogły być jeszcze troszkę większe, ale z drugiej strony, gdyby nie miały z tyłu tych sznureczków, to by mogło mi spadać. Oprócz tego ten dół naprawdę bardzo ładnie leży. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, bo strój mi się naprawdę mega podoba. Kolor też jest śliczny, właśnie taki jak chciałam. No i co? I podoba mi się. Wydaje mi się, że naprawdę pierwsza rzecz i już trafiona, także super. Nie zwracajcie uwagi na tego siniaka, którego tutaj mam, bo z dnia na dzień robi się coraz większy. Mam go od rurki, bo się walnęłam na zajęciach. Następna rzecz, którą tutaj wzięłam, to jakaś fioletowa. Obstawiam, że to również jest strój kąpielowy i tak, zgadłam. Wydaje mi się, że to będzie na mnie za duże, ale zaraz zobaczymy. Chociaż może się pomylili i wysłali jakiś za duży rozmiar, może to jest M-ka. Tak, oni się pomylili, wysłali do mnie M-kę. Ja zamawiałam z wszystkiego S-ki, ta jest akurat M-ka. No szkoda, będzie na mnie za duże, to na pewno dół zdecydowanie będzie za duży. Zobaczymy z tą górą. Obstawiam, że gdyby był prawidłowy rozmiar tego stroju, to by był mój ulubiony strój, bo kolor nie dość, że jest przepiękny, to jeszcze krój jest naprawdę świetny, tylko że tak jak mówiłam, wysłali mi M-kę i ja tutaj trzymam palcami z tyłu, bo gdybym puściła, to po prostu byłoby wszystko widać. Dół założyłam, dół wygląda okropnie, jest zdecydowanie za duży. Bez przedłużania biorę kolejną torbę i zakładam taki strój w ład. Okej, ten strój to kolejny piękny strój. Wydaje mi się, że na opalonym ciele będzie wyglądał prześlicznie, bo naprawdę bardzo ładnie leży. Jedyne, co jest troszkę niebezpieczne, to to, że tutaj bardzo dużo odsłania i no wydaje mi się, że to podczas skakiwania do jakiejś wody czy coś w tym stylu mogło być trochę niebezpieczne. Ale tak czy inaczej jest naprawdę przepiękny, zarówno dół, jak i góra. Naprawdę wygląda ślicznie, tak słodko. Jest on biały, więc będzie podkreślał opaleniznę. No i co? To wydaje mi się, że jest mój ulubiony strój. Ten różowy będzie na drugim miejscu, na ten fioletowy na trzecim, bo no póki co jest on na mnie niedobry i już raczej nic z tym nie zrobimy. Uwaga, uwaga, kolejny, nie wiem czy to jest strój czy nie strój, ale wyciągam. What the fuck? To jest bluzka? Aha, okej. Dobra, czekajcie, muszę ogarnąć. To jest chyba bluzka. Wiąże się ją chyba tak. O Boże, nie wiedziałam, że to w takim stanie przyjdzie, w sensie, że tak to okrojone jest, ale dobra. Dobra, obstawiam, że tak. I tak. I teraz co dalej? Okej, obstawiam, że to powinno wyglądać coś na kształt tego. Muszę ogarnąć, jak tą bluzkę się wiąże, bo pewnie jest mega dużo metod na wiązanie tej bluzki. Można ją też układać na różne sposoby. No naprawdę, jest mega dużo możliwości. Można bardziej zakryte, mniej odkryte, może to być właśnie bluzka na imprezę, albo też na plażę. Mamy bardzo ładnie odkryte plecy, tutaj wystaje mi ten sznurek. Nie wiem, muszę się nauczyć wiązać tą bluzkę i muszę przede wszystkim założyć normalny
stanik, chociaż... Tak, w sumie, nie no, w sumie jakby założę normalny stanik, to będzie brzydko wyglądać, czyli to jest bluzka tak typowo bez stanika. Okej, spróbowałam tą bluzkę zawiązać jeszcze raz, tym razem bez stanika i tak ona się prezentuje z tyłu. Tutaj mam totalny mes, ale to da się naprawić ogólnie, ale już nie chce mi się walczyć teraz z nią. Okej, lecimy z kolejną rzeczą. Może teraz to, nie mam pojęcia co to jest. Okej, nie pamiętam, że ją zamawiała, ale chyba możliwe, że w sumie zamówiłam. Taka zwykła, biała, tutaj ma taką dziurę na brzuchu i z tyłu jakby te paseczki idą w takiego X. Także ja to teraz zakładam i widzimy się za... Jeśli chodzi o tą sukienkę, jest naprawdę przepiękna i bardzo mi się podoba. Jedyny minus jest taki, że bardzo prześwituje. Założyłam do niej białą bieliznę, ale wydaje mi się, że lepiej to będzie wyglądać, jak będzie cielista, będzie się bardziej wtapiać w kolor skóry. No i oprócz tego, jak nie mam stanika, to prześwitują mi trochę cycki, także trzeba mieć takie specjalne nalepki. Ale ja takich nalepek nie, znaczy mam je, ale nie mam pojęcia, gdzie one są. Muszę je znaleźć, także no. Myślę, że jak stanę tak trochę dalej, to nic nie będzie raczej widać, no ale sukienka jest naprawdę boska i mega mi się podoba. Właśnie takiej pięknej sukienki szukałam. Plecy też ma niesamowite. Także no jest śliczne. Lecimy z kolejną rzeczą, bo przed nami jeszcze trochę tego jest. Jak jesteśmy w klimacie sukienki, to teraz może przymierzymy kombinezon, który ja już widziałam wcześniej, bo wypakowałam go, jak nie wiedziałam, co za paczka do mnie przyszła. I powiem wam, że on się wydaje być troszkę za duży, zwłaszcza ta spódnica. Ale zobaczymy. Okej, a więc tak się prezentuje ten kombinezon. Uważam, że jest naprawdę super, taki mega słodki, mega dziewczęcy. Jedyne co, no to oczywiście bluzka jest ładnie dopasowana, ładnie tu mi się wszystko trzyma. Mogłaby być troszkę ciaśniejsza, ale nie ma takiego problemu, bo będzie na przykład idealna na wakacje. Jak się spiekę, to ona będzie taka troszkę luźniejsza, ale wciąż taka, taka ładniejsza. No i ta spódnica niestety jest za duża, ja ją teraz spiam spinką, ale jest ona... No taka biodrówka. Teraz wyglądam trochę jak, nie wiem, cyganka albo coś w tym stylu. I właśnie z takiego powodu ja zabieram ten kombinezon do krawcowej, bo jest przepiękny i na pewno go nie odpuszczę. Nie wiem, czy może jakaś gumka tutaj by się przydała, po prostu troszkę to zwęzić jakąś gumkę, żeby było po prostu... Bo to jest ogólnie właśnie ten suwak. No ale ten suwak za dużo nie daje niestety w tym wypadku. Kolejny strój kąpielowy to jakiś taki żółty. Wydaje się znowu dość spory, ale to jest rozmiar S, więc... Może tylko mam jakieś takie zwidy. Góra wydaje się bardzo ładna. No i dół taki zwykły. Też wydaje się duży. Ale dobra, przymierzmy to i sprawdźmy. Okej, tak się prezentuje kolejny strój i niestety, ale nie podoba mi się on. Jest brzydko wykrojony, jeżeli pociągnę troszeczkę w dół, bo tutaj mi troszeczkę wystaje. Jeżeli pociągnę w dół, to będzie widać mi za tą górę. Jeżeli pociągnę do góry, to będzie mi widać dół. Te miseczki są jakieś takie, no nie wiem, dziwnie strasznie uszyte, także to chyba nie jest strój na moją sylwetkę. Chociaż w sumie teraz jak tak patrzę, to jak sobie troszkę zniżyłam i troszkę tak pociągnęłam. Uwaga, uwaga, czy to jest strój w ogóle? Tak, jest to strój. Zwykły czarny, ale taki troszkę mocniej zabudowany na jedno ramię, także wydaje mi się, że może być bardzo, bardzo fajny. O, i dół też ma taki bardziej zabudowany, także fajnie, bo taki strój też mi się przyda. I właśnie takiego stroju potrzebowałam, bardziej zabudowanego, ale wciąż takiego ładnego, w którym ciało ładnie wygląda. Co prawda tutaj mam wrażenie, że pośladki są troszeczkę za bardzo zabudowane, bo jak się opalę i później założę ten drugi strój, który jest dla sama bardziej wycięty tyłek, to będzie to wyglądać dość dziwnie, dlatego to nie jest raczej strój do opalania, ale no nie wiem, mega mi się podoba i taki też właśnie bardziej zabudowany potrzebowałam. Jest on właśnie na jednym ramionczku i dodatkowo do tego ma tutaj taki pasek dookoła, który ja sobie zawiązałam akurat z tyłu i wydaje mi się, że to akurat fajnie wygląda. No, także to jest też jeden z moich ulubionych strojów. Naprawdę powiem wam, że dzisiejsze rzeczy robią na mnie wielkie wrażenie, bo nie spodziewałam się tego, że wszystko będzie tak super wyglądać. Teraz sukienka. Tak mi się wydaje, tak, to była sukienka. I to była sukienka, której ja takich sukienek na co dzień nie noszę. I stwierdziłam, że może to czas na zmianę. I może taka dziewczęca sukienka też mi się przyda, ale nie wiem, czy nie będzie za duża. No dobra, zmierzmy to. Okej, tak się prezentuje ta sukienka. Jest ona taka pomarańczowo-żółta, w takie jakby kwiatuszki, ale jest ona troszkę za duża. Ten pasek jest za duży, przez co ja sobie go troszkę tutaj mocniej związałam, ale teraz za to pociągnęło mi to do góry tą sukienkę i tutaj no widzicie co się dzieje. Także jest ona naprawdę bardzo ładna, ale chyba nie na mnie. W sensie musiałaby być
o tak, troszkę ciaśniejsza. To jest wszystko do zrobienia w sensie, bo no, wygląda naprawdę bardzo ładnie. Taka letnia, delikatna, właśnie też dziewczęca. Ten odcinek, nie? Ten odcinek, który tutaj, jakby go się tak zmniejszyło, byłby super. Ostatnią rzecz, a tak właściwie przedostatnią, ale mam tutaj jeden zielono-różowy strój, który mogliście zobaczyć na moim Instagramie, także jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie tam, to zapraszam bardzo serdecznie, bo no tam dowiecie się, jak ten strój po prostu wygląda. I czas na ostatni strój kąpielowy, jak widzicie, było naprawdę bardzo dużo stroi i takich letnich rzeczy, także wydaje mi się, że to już najwyższy czas, żeby ładna pogoda przyszła. I mamy tym razem taki strój w zeberkę, proszę bardzo. Ta góra wydaje mi się, jakby miała być za mała, ale zobaczymy, jak przymierzymy. Ten strój jest definitywnie za mały, nawet jak wy tego nie widzicie, to ja to naprawdę czuję, że tutaj mi po prostu wszystko wypada. Dół też jest dość ciasny i jakiś taki strasznie niski, z niskim stanem. Ja nie lubię strój z takim niskim stanem, ja zawsze sobie podciągam wysoko, bo to wydłuża nogi. Oprócz tego ja nie mam jakiegoś takiego mocnego wcięcia w talii, jak widać jestem takim bardziej kwadratem, przez co jak robię tak, to mam wrażenie, że to wcięcie jest troszkę większe, także właśnie to lubię. Ale zobaczymy, spróbujmy założyć może inne spodnie. Miałam oczywiście na myśli inny dół, nie spodnie. No i tak to teraz wygląda. Troszkę wyższy stan, no ale i tak mam wrażenie, że ten strój jest trochę za mały. Nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie o tej górze, jak on wygląda. A mi się przypomniało, że to jeszcze nie koniec. Z racji, że mam tutaj jeszcze worek, w którym jest, nie wiem nawet co, chyba jakaś biżuteria. Po pierwsze mamy pierścionki. Założę je i wam pokażę, bo mój aparat nie ma szans, żeby jakby to zoomował. Okej. Ładne, takie słodkie. O, proszę bardzo, zobaczcie. Mega urocze. Fajne, serio. Okej, moi drodzy, a więc co? Chciałam wam bardzo serdecznie podziękować za tego odcinka. Dajcie znać, czy taki szybki haul, w sumie nie wiem, czy szybki, bo mam wrażenie, że nagrywałam to długo, ale mam wrażenie, że będę dużo wycinać, wam się podobał. Jeżeli tak, oczywiście pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, z jakiego sklepu chcielibyście jeszcze taki haul. A my się widzimy już niedługo. Do zobaczenia i pa, pa.